Panie burmistrzu, często pan spaceruje wieczorem albo nocą po Goleniowskim Parku, jeszcze miejskim, a niedługo 750-lecia? Trudno to nazwać, że często, ale spaceruję. O, naprawdę? Oczywiście, że tak, chodzę. Nie ukrywam, że też z uwagi na to, że rozmawiam z tymi, którzy korzystają z tego parku i chcę wiedzieć, jaki jest odbiór inwestycji, za którą w dużej mierze jestem, czy byłem odpowiedzialny. Czy rozumiem, to jest spacer służbowy, tak? Powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy pamiętają, że pan jako szczecinianin, żeby specjalnie w Goleniowie zostawać do wieczora, albo może teraz nie trzeba tak długo, albo przyjeżdżać, nie daj Boże, no to by było heroiczne. Nie, zostaje ostatnio dłużej, na początek kadencji, w związku z czym wiele rzeczy jest do ustawienia, więc zostaje długo w pracy. No i dzięki temu wracając mogę się przespacerować. Rozumiem, że gdybym został infragranti zastany z kimś, to by było sensacją. Jeszcze tam kamer nie ma chyba, tak? Jeszcze nie ma, chciałem o tym mówić. Ale to jest na dniach, dosłownie już. Proszę pana, czy w takim razie, bo przecież nie projektowanie oświetlenia ani całość przebudowy parku, projektanci to zrobili. Pan ich zna. Tak. Czy ci ludzie, pańskim zdaniem, to są ludzie, którzy spacerują po parku w nocą, wieczorem? No wie pan, niech się sami wypowiedzą, natomiast myślę, że tak, bo omawiając projekt, braliśmy też pod uwagę przykłady z różnych innych miast, żeśmy pewne wzorce, pewne standardy sobie określali i założenia, więc żeśmy się posługiwali innymi parkami, więc myślę, że chodzą, tak? To w takim razie spytam, bo sam jestem zaskoczony, chciałbym zobaczyć drugi taki park tego oświetlony. Widział pan gdzieś albo gdzieś, no bo jeżeli tak, mamy jakieś wzorce wykorzystywać, to chciałbym, żeby pan wskazał, bo ja nie widziałem nigdzie takiego parku, a jestem ulubieńcem parku. Sporo założeń, nie ukrywam, że było branych z Wrocławia, posługiwaliśmy się tam przykładami ze zdjęć, nie żebyśmy tam pojechali na jakąś wizytę studyjną, także były takie, nie ukrywam, że też szczecińskie pewne przykłady, oczywiście nie całość parku, bo nie da się. Nie, to wkurzyć, ja myślę, że to oświetleniu. Oświetlenie. Nie, oświetlenie jest oświetleniem nowoczesnym, jest oświetleniem LED-owym, które dopiero jest wprowadzane, szczególnie jeśli chodzi o przestrzenie parkowe, więc zupełnie inne i myślę, że dzisiejszy odbiór, dzisiejszy jako teraz tu po oddaniu, jest zupełnie inny niż ten, który jest założony i który będzie, jest docelowym założeniem. Dzisiaj patrzymy na to oświetlenie jako oświetlenie, które jadąc, załóżmy, samochodem z ulicy. Zwraca bardzo uwagę i wydaje się, że to jest las świateł, tak? Natomiast jak będzie normalne funkcjonowanie za rok, dwa, przecież to nie jest park tylko na miesiąc projektowany, będziemy widzieli zupełnie inną przestrzeń. Będziemy przede wszystkim, jak to zarosną krzewy, które tam są nasadzone, jak liście się pojawią na drzewach i tak dalej, ta perspektywa zupełnie się zmieni i taki jest zamiar projektantów. No dzisiaj nieszczęśliwie możemy powiedzieć, się złożyło, że otwarcie się zbiegło z taką porą roku, szczególnie też ciemną, czyli ekspozycja światła jest też zupełnie inna. Brak zacienienia czy zakrzewienia powoduje to, że iluminacja światła jest zupełnie inna od tego zamierzonego. Plus efekt nowości, czyli światła, które za jakiś czas oczywiście zostaną stłumione poprzez aurę, poprzez inne rzeczy, będzie to zupełnie inaczej wyglądało. No dzisiaj są to świeżuteńkie nowe oprawy. Jasne. W każdym razie rozumiem, że z tego, co pan powiedział, że to, co wyszło, jest zgodne z planem i zamierzeniem. Tak miało być. Zdecydowanie tak. Z założeniami również, bo to nie tylko plan projektowy, jeśli chodzi o wskaźniki dotyczące natężenia światła, ilości luksów, ilości lamp i tak dalej, ale również z założenia, jakie jest przeznaczenie tego parku, bo to też jest ważne i to też trzeba uwzględnić. Czyli rozumiem, to jest spójny projekt, koncepcja, tak jak miało być, tak jest. Tak, tak. Ta liczba, zarówno co do liczby i natężenia oświetlenia, jeżeli chodzi o intensywność, liczbę lamp, ich wysokość, usytuowanie, jaki kolor światła, które emitują, tak? W trakcie projektu były nanoszone zmiany i tu może to być zaskoczeniem, ale zmniejszaliśmy ilość opraw, bo na przykład tych ilości słupków o wysokości 1,20 m było planowane chyba 600, zmniejszyliśmy do 400, tak? Ale to takie są ilości, tych niższych też jest troszeczkę mniej. Tu oczywiście była kwestia, że opcjonalnie projektant nam podał, może być tyle, wskaźniki na to wskazują, ale jak to widzicie? Myśmy powiedzieli, nie widzimy potrzeby, żeby aż tyle było najwyżej. A natomiast czy to spełni normy, jeśli chodzi o doświetlenie, o sprawy związane z
przede wszystkim bezpieczeństwem i z możliwością uzyskania efektu, o który nam chodziło, czyli dobre doświetlenie, żeby to nie był tylko park dla spacerowiczów, ale również dla aktywnych użytkowników, czyli biegających, jeżdżących na rowerach i tak dalej. Tam są jest połączone kilka funkcji. Czy barwa funkcji. Oświetlenia też była częścią planu? Barwę, zamiast żółtej, że jest taka chłodna... Nie było zamiast, tak? Było, że oświetlenie... Czy zamiast w sensie, że była wcześniej? Nie. Wcześniej była żółta. Nie, no barwa. Takich rzeczy... Nie ma w ogóle takiego pojęcia w standardach, jeżeli chodzi o barwy. To jest kwestia gustu, pewnych przyzwyczajeń, pewnych postawień. Ale realnie istnieje możliwość wyboru. Tak, oczywiście, że tak. Tylko że oświetlenie LED-owe, czyli nowoczesne, czyli bardziej oszczędne, wprowadza też inne standardy, do których nie jesteśmy może przyzwyczajeni. Zgadzam się. A czy w takim razie podobnie częścią planu i rozwiązaniem świadomym było takie skonstruowanie części całego projektu, czyli alei, jeszcze nie Jerzego, ale tej ulicy wzdłuż Grota Róweckiego, tej alei, gdzie z kolei zamontowaliście podświetlenia takie, które są od dołu. Zupełnie inne założenia. I one z kolei są... No, mówiąc tak, oczywiście w uproszczeniu żółtym światłem, żółte światło emitują, a z boku jest ścieżka rowerowa, która ma podobne jak w parku, jest oświetlona tym chłodnym oświetleniem. Co z kolei spodoba, to też rozumiem, miało jakiś efekt osiągnąć, tak? Tak. Dlaczego tam akurat sprowadzono jako wyjątek, że te alejki są tak wyświetlone od dołu? Alejki rowerowe, piesze, identycznie jak w parku, czyli tu jest duża spójność. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Andersa, zupełnie inny efekt chcieliśmy osiągnąć. To jest arteria w mieście, która miała wyeksponować przede wszystkim drzewostan, który tam jest i dawać efekt wizualny, zupełnie inny dla mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu i tak dalej, czyli żeby nie było tego natężenia tak jak w parku. Park ma, tak jak powiedziałem, zupełnie inne założenie i stąd zastosowaliśmy inne, czyli żeby też nie podejrzewać, że to jest bezmyślne jakieś tam zastosowanie oświetlenia, które jest dzisiaj, tak? Bo dzisiaj może być oceniane, oczywiście przez wiele osób słyszę, jak jest oceniane, różnie, natomiast... A jak się przechodzi, zdajecie Państwo sprawę, że to jak się przechodzi, no to dla tak przeciętnego spacerowicza, no światło jak padające z góry, z boku i od dołu są inaczej odbierane. Tak. Pan przechodził się tym obok tego oświetlenia oczywiście. I pewnie pan zauważył, że są momenty, kiedy jak pan zejdzie z osi tej ścieżki, no to podświetlenie powoduje, że od dołu dostajemy strumień światła w oczy, bo jak pan powiedział, to podświetlenie ma podświetlać drzewa i rzeczywiście bardzo ładnie eksponuje. Tak, tak. Ale oprócz tego jest ten ciąg pieszy dla ludzi. Tak. W związku z tym, wprawdzie tam nie jest tak, że jest ciemno, bo z kolei bardzo intensywna jest ta ścieżka, ścieżka rowerowa oświetlona, która zresztą pozwala też na oświetlenie całości tej alei. Ale czy w takim razie, pańskim zdaniem, to jest dobre rozwiązanie dla pieszego, dla tego, kto tam spaceruje? Wie pan, no każdy oceni to pewnie w swój sposób, ale nawet jak tutaj siedzimy, jak w tej chwili patrzę na pana i widzę żarówkę, która świeci mi w oczach, nie czuję się zbyt komfortowo, tak? Natomiast jeśli bym się odwrócił, byśmy prowadzili rozmowę przy zamianie miejsc, już byłby zupełnie inny odbiór, tak? Wiadomo, skierowanie wzroku na źródło światła powoduje zupełnie inny efekt i kwestia kto gdzie patrzy i tak dalej. Jeśli ktoś się doszukuje nie, takich momentów, jasne. Wiadomo, proszę, że znajdzie. Jeszcze jedną rzecz. Czy pańskim zdaniem efekt, który pan zobaczył, jako człowiek, który no jak domyślam się przez chociażby ze względów służbowych, widział wiele różnych rozwiązań, tak. Może nie zawsze parkowych, ale jak się jest w mieście, to znaczy park jest zawsze jakimś tam miejscem, gdzie się je widzi, czy prywatnie, czy służbowo. Czy pańskim zdaniem, jeżeli może pan się wypowiedzieć, nie jak burmistrz, a jak człowiek, który patrzył na to z boku, jak widzi, zobaczył, przejeżdżał w alejkę i to, czy to jest właściwy efekt dla rozwiązania parkowo-alejowego, bo mówimy o dwóch rzeczach, czyli aleja, ta Jerzego i ten park. Pan skłania mnie do odpowiedzi, gdzie chyba pan stawia pewną tezę, natomiast ja bym chciał inaczej podejść do tematu. Oczywiście mam doświadczeń dużo, przyglądałem się, są różne, chociażby z goleniowskich plant, na których światła, które są umieszczone w posadzce w pewnych okresach, kiedy na przykład jest bardzo ciemno i kiedy uczestniczę w uroczystościach nawet państwowych czy naszych gminnych, gdzie jest składanie kwiatów, jeśli idę w ciągu lamp, które z posadzki świecą, to one mnie faktycznie oświetlają w ten sposób, że
no nie jest to komfortowe, tak powiem, tak? To jest zupełnie. Natomiast w innym przypadku, kiedy stoję z boku albo przyglądam się uroczystości, wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo efektownie, tak? I to jest kwestia oczywiście punktu widzenia. Natomiast ja bym chciał naprawdę wrócić do założeń, jakie były przy projektowaniu. Ale to co, nie odpowiem pana pytanie, jak pan, bo ja do tego właśnie chcę zmierzam, tylko najpierw chcę, że tak powiem, zrobić, dowiedzieć się też od pana, jak każdego z nas, bo jak pan sam powiedział, wiele z tych elementów ocennych to są oceny subiektywne. Tak. W związku z tym mam do nich prawo ja, każdy obywatel, jak i pan. Dlatego też pytam o pańskie zdanie, bo to rozmowa jest z panem i ze mną. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć pana i myślę, czy czytelników też to interesuje. Jasne, że tak. Jeszcze raz. Bo z dwóch punktów widzenia możemy to oceniać. Z punktu widzenia założeń, które nam towarzyszyły... Niech pan powie, co pan myśli. Już odpowiem. Z punktu widzenia założeń, które miały być spełnione, jest to oświetlenie bardzo dobre i oceniam je naprawdę bardzo wysoko, bo spełniło te założenia bezpieczeństwa, możliwości monitorowania tego placu, doświetlenia dla tych, dla których jest przeznaczony park, również dla osób biegających, jeżdżących na rowerach, przechodzących do kompleksu sportowego i tak dalej, i tak dalej. Stopień natężenia światła, żeby był w miarę podobny, żeby nie było szoku przy przechodzeniu ze strefy do strefy, tak to nazwijmy. I one są, dlatego są tam różne światła zastosowane. Z punktu widzenia użytkownika, jeśli teraz, i teraz przechodzimy do moich osobistych ocen, tak? Jeśli idę jako spacerujący alejką, gdzie założenia były troszeczkę inne, to w tym momencie faktycznie wolałbym mieć inaczej to oświetlone. Jeśli natomiast wejdę na plac zabaw i jestem z dzieckiem i chciałbym, to też widzę to zupełnie, tam jest wielki komfort, wszystko doświetlone, mogę pójść wieczorem z dzieckiem i to dziecko będę cały czas miał w zasięgu widzenia i tak dalej. Z punktu widzenia monitoringu oczywiście zupełnie inna sytuacja, bo zależy na tym, żeby był park bezpieczny, żeby faktycznie wieczorem, kto się zapędzał do parku, jeśli nie był oświetlony park? No mało kto, bo się nikt nie czuje tam bezpiecznie. Natomiast dziś jak jest oświetlone, ja widzę przynajmniej podczas moich spacerów, widzę, że osób odwiedzających jest dużo. Gdzie w normalnej porze, w innych miejscach, gdzie nie ma oświetlenia, nikt się nie zapuszcza, co do zasady, tak? Więc to jeszcze ostatnie pytanie. Zawsze tak... można inaczej, zawsze można światło wyłączyć, tak? I jaki będzie... Zdaje się, że nawet, że tam jest taka sytuacja, że można nawet, co drugie zapalać, prawda? Bo nie jest tak, że wszystkie... Jest możliwość wyłączania. Czyli jest możliwość sekcyjnego oświetlenia, tak, w skrócie. Tak. Proszę bardzo. To jeszcze pytanie w takim razie, czy projekt oświetlenia... To jest projekt, który, bo zastanawiałem się w jednym miejscu, pan widział pan ciekawą rzecz, że tak jak zresztą myślałem, spodziewałem się, że chodziło, jeżeli chodzi o aleje, o wyeksponowanie drzew, czyli też element i to, co pan powiedział o tym, jak planty pan osobiście odbiera, to świadczy o tym, że w tym projekcie braliście pod uwagę, jako zamawiający, żeby to był też efekt zewnętrzny, mówiąc w skrócie. Nie tylko to, co odczuwa spacerujący, albo jeżdżący, albo biegający, ale też to, co jaki efekt daje na zewnątrz. Więc o ile czytelny jest ten efekt w alei przy ulicy Grota Roweckiego, ponieważ rzeczywiście drzewa są podświetlone i wcześniej tego nie było, teraz to widać i każdy, kto przejeżdża samochodem, też to widzi. Natomiast efekt parku zewnętrzny jest taki, powiedziałbym, dziwny, industrialny, tak jak sam powiedział, albo coś się tam dzieje. W każdym razie bardzo intensywny, zgrupowana liczba światek, do której się golewianie przyzwyczają, bo to rzeczywiste, jak się często jest. I one zostaną natomiast przytłumione pewnie też zwróci uwagę, tak? pewnie zwróci uwagę przejeżdżających pierwszy raz, że coś tam dzieje. Czy w takim razie to jest element planu, żeby to była też, żeby to oświetlenie oddziaływało zewnętrznie jako pewna całość i kompozycja, niezależnie od tego, jaki jest odbierane przez użytkowników? Tak, zdecydowanie tak. Na potwierdzenie tych słów dopowiem, że nie wiem, czy pan też na tyle spacerował po wszystkich zakamarkach, są te różne rodzaje oświetlenia zastosowane właśnie w parku. W parku, gdzie założenie, tak jak powiedziałem, było inne, są również podświetlenia drzew z posadzki w górę. Nie wiem, czy pan dotarł do tych miejsc, czy załóżmy tego starego cmentarzyska, gdzie oświetlenie jest jeszcze niższe, 60-centymetrowe, czyli ten efekt faktycznie, że był. Natomiast, tak jak powiedziałem, no w dniu dzisiejszym widzimy tylko las
świateł, bo jest taka pora i jest ten efekt nowości i świeżości. Natomiast zobaczymy, jaki będzie efekt na wiosnę. Ale wie pan, dlaczego ja pana o to pytam? I następnej jesieni. Myślę, że dlatego, że jak to się zazwyczaj zdarza, że się pyta kogoś przedstawiciela władzy wtedy, kiedy jest, chce się rozkrytykować i chce się dowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Tu akurat sytuacja jest taka, że właśnie całość tego rozwiązania to jest kwestia ocenna. To znaczy, trudno powiedzieć, że pan ma lepsze zdanie ode mnie albo od Kowalskiego. Jednemu się to podoba, drugiemu nie. Natomiast spróbujmy na przykładzie tego oświetlenia spytać, jak dochodzi w ogóle do tego typu rozwiązań. Bo przecież najpierw jest etap projektowy, prawda? Tak. I można powiedzieć, że generalnie inwestycje dzielimy na dwojakiego rodzaju. No trudno, żeby konsultować parametry mostu, prawda, jak się go remontuje. No to są pewne techniczne rzeczy. I owszem, możemy spytać ludzi, czy chcą na niebiesko pobalowane, czy na zielono. Tak, tak. Natomiast, a przynajmniej możemy go ich spytać, natomiast trudno ich spytać, czy mamy zastosować rozwiązanie X czy Y, jeżeli chodzi o rozwiązanie techniczne. Bo to zazwyczaj musi zrobić fachowcy i zazwyczaj też zamawiający, nie zawsze sam, bo też efekt jest potrzebny, prawda? Tak, ekspertem, wybiera z możliwości finansowych i tak dalej. Natomiast jest grupa inwestycji, których należy właśnie omawiana przez nas aleja i park, one należą, to takich, w których każdy może się wypowiedzieć, miarodajnie, bo jak obywatel korzysta z nich, prawda? Jeden biega, drugi próbuje się jakoś tam spotkać z koleżanką, trzeci coś chce wypić po boku i trzeba jakoś pogodzić te sprzeczne interesy. I niewątpliwie do aspektów, które wpływają na taką ocenę ludzi, należy oświetlenie, mhm, jego barwa, intensywność. Mhm. Zgadza się pan, prawda? Tak, w związku z tym, czy na etapie projektowania braliście pod uwagę, czy w ogóle bierzecie w tego typu inwestycjach opinie ludzi, tych, którzy będą użytkowali? Czy to po prostu jest tak, że bierzemy, właśnie, bo to jest ciekawe, jak ten proces powstaje, bo przecież zakładam, że to nie jest jedyna aleja, którą poprawiamy i park może jedyny, ale są jeszcze inne rozwiązania, które też są, podlegają tej ocenie ludzi. I przecież podatnicy, składając się na budżet gminy, no są tymi, którzy będą odbiorcami tego, prawda? Już w mniejszej mierze ludzie zewnętrzni, ale zazwyczaj z parku, z tego typu rozwiązań korzystają miejscowi mieszkańcy. Dla mieszkańców. I dla nich to jest zrobione. Tak jest. Więc dobrze by było, żeby w miarę znaczna część z nich odczuwała komfort, a nie dyskomfort, prawda? Oczywiście wszystkich zakładamy, to nie jest tak, że się wszystkim dogodzi, ale też nie można powiedzieć, że w związku z tym robimy, jak robimy, bo i tak się wszystkim nie dogodzi, prawda? To jaki sposób, może na przykładzie tym konkretnym, wybraliście takie oświetlenie, taką barwę i taką intensywność? Czy był etap taki, żeby sprawdzić, czego ludzie oczekują? Tak jak w przypadku tego symbolicznego mostu, który pan podał, na pewno trzeba też w założeniach zaufać ekspertom i fachowcom, którzy się zajmują projektowaniem. W końcu oni mają co do tego i wykształcenie, i doświadczenie, i są w stanie to zrobić, więc tutaj to jest punkt wyjścia, tak? Trzeba im dać założenia wstępne, które daliśmy. Mogę o nich szerzej powiedzieć, jakie były założenia, jeśli chodzi, czego myśmy oczekiwali, jeśli chodzi o to oświetlenie. Natomiast doszedł pan i naprowadził mnie pan poniekąd też na to odpowiedź. Nie jest możliwe, żeby poddać ocenie coś, co nie istnieje i co istnieje w zasadzie tylko w wyobrażeniach, bo nie możemy zrobić jakiejś symulacji oświetlenia parku albo powiedzieć, słuchajcie ludzie, czy chcecie taki park, jak jest we Wrocławiu, albo w Pradze, albo gdzieś tam jeszcze dalej, bo my mamy jakieś tam na zdjęciach fajne efekty, bo to są rzeczy no, nie do sprawdzenia. Zupełnie inaczej jest zdjęcie robione, zupełnie inaczej, co mamy wziąć mieszkańców i zawieźć do Wrocławia i powiedzieć, chcecie takiego oświetlenia? No nie jest to możliwe. Nie możemy przeprowadzić symulacji, nie możemy zrobić próby jako takiej, tak? Musimy oprzeć się na projektantach i to zostało zrobione, tak jak powiedziałem, przy założeniach wstępnych, czyli bezpieczeństwo. Oświetlony park, to punkt wyjścia, jasny, oświetlony, który ma w kompleksie z obiektami sportowymi stworzyć jedną dużą całość. Jest to, przypomnę, duży projekt Otwarte Bramy 2. Czyli to nie jest tylko wybiórczo sam park, nie był robiony park. Otwarte bramy, ciąg cały, który się rozpoczyna od otwartych bram 1 i przechodzi koło stadionu i przez Andersa dochodzi do, znowu z powrotem, do, czyli ciąg spacerowo, pieszo, biegowo, rowerowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli te założenia były zupełnie inne, tak? No tak. Chcieliśmy uzyskać efekt niewątpliwie też nowoczesności, tak? Gmina Goleniów jest liderem nie tylko jeśli chodzi o wskaźniki, o jakieś tam rzeczy, które
dotyczą, nie wiem, finansów innych, ale również jeśli chodzi o tą stronę wizerunkową. I uważamy, że trzeba takie rzeczy zrobić. Być może w niektórych przypadkach również nowatorskim, ale dlaczego nie? Dobrze, ja też mówię, że nie twierdzę, że nie dlaczego nie, bo to jest kwestia dyskusji. Natomiast chodzi o to, żeby ustalić, bo czyli pan zdaje sobie sprawę, że pewne rozwiązania, jak używając często słowa nowatorskie rozwiązania, czy one w istotny sposób zmieniają to, co było, prawda? Tak. I jak pan wie, generalnie ludzie w zasadzie, czego nie było do własnego otoczenia są nastawieni konserwatywnie, nie ludzie, my także, wszyscy jesteśmy dosyć konserwatywnie nastawieni do zmian, do których przyzwyczailiśmy. Jedni mogą to nazwać tym, że to się przyzwyczajamy, a są lepsze rozwiązania, na początku nas to drażni, a później się do nich przyzwyczajamy. Oczywiście, przyzwyczajamy się do wielu rzeczy, tak jak ludzie żyli w komunie, wydawało się, że jedna lampka jest, to jest coś, prawda? A teraz, myślę sobie, i tak dobrze, że dwie lampy są, więc teraz mają z kolei szok zupełny, bo to jest skokowa zmiana. I teraz zastanawiam się, bo z tego, co pan powiedział właśnie, tak się tego spodziewałem. Oczywiście zgadzam się z panem, że to jest trudne. To nie jest takie proste, spytać w miarodajny sposób ludzi. Zresztą ostatnia sonda, nie wiem jak to nazwie, głosowanie w sprawie nazwy pokazało, no jak, nawet jeżeli chcemy spytać, zgłosić się 13, czy to można wykorzystywać tych parę osób do tego, żeby zmieniać nazwę, prawda? I to jest pytanie. I to jest problem. Myślę, że to tak czy inaczej trzeba rozstrzygnąć, ale zanim się to rozstrzygnie, trzeba próbować zdarować różne rozwiązania. Teraz panu w słowo, dobrze? Bo nie wiem, czy w samą stronę idziemy, bo już mówiłem o tej symulacji, o tych rzeczach, natomiast gdybyśmy poddali to jakiejś takiej konsultacji właśnie tego rodzaju, ankietowej, innej, plebiscytowi, czemukolwiek, podalibyśmy pewne założenia, takie natężenie światła, tyle luksów, taka barwa światła, czy to przeciętnym użytkownikom tego parku coś powie? Nie, ale myślę, że barwa światła... Byśmy wręcz skomplikowali sytuację ocenną. No, mam rację, bo trzeba znaleźć w ogóle to. Z kluczem jest też zadanie odpowiednie pytania, prawda? Bo to nie jest takie proste. Tu jest. Ale może właśnie... idziemy w stronę gustów, bo są dwa rozwiązania. To znaczy tak, idziemy w kierunku ekspertów i później tak, ja zakładam od razu, że atakowanie pana nie ma sensu, bo pan mi powie, że wszystko jest, mogło się podłożyć, prawda? Tak. Natomiast co innego jest robić po to tylko, żeby wszystko było zgodnie z normami, a co innego robić też tak równolegle, żeby z tego, co nam daje technika czy technologia, żeby wybrać coś, co jest najbardziej odpowiednie do tego miejsca, prawda? I niech pan teraz popatrzy, bo z tego, co pan powiedział, że wynika tak, że jednak uznaliście z góry, że nie da się tego konsultować w jakikolwiek sposób, bo to nie było w jakimś takim, wie pan, ale ja nie mówię teraz, żeby aktem, nie, ja to rozumiem, tylko chodzi mi o to, że teraz, no to jest fakt, czy uznaliście po prostu, że jeszcze tego panu, się nie da konsultować. Przepraszam, że jeszcze raz panu przerwę, ale to jest tak samo, jakbyśmy zaczęli konsultować wszystkie inne lampy, które powstają na terenach wiejskich, na terenach miejskich i tak dalej, ulicach. Ludzie tego nie zauważają, chcą mieć tylko jasno, tak? Dlaczego nie zauważają? Dlatego, że przestrzeń jest zamknięta, tak? Są budynki, zasłaniają i tak dalej i jest doświetlona ulica, czyli efekt został spełniony. I jeśli byśmy porównywali barwę światła, mamy różne oczywiście zastosowane i tak dalej, nikt na to nie zwraca uwagi. Tu, w tym parku nagle obudziły się... Ale wie pan dlaczego? Bo park nie jest ulicą. Ulica rzeczywiście dla nas jest ważne, żeby ona była jasna, szczególnie w miejscach. A teraz mamy... A tu nam zależało na tym, żeby ten park był jasny. Właśnie o to chodzi. Ale wie pan, ja nie chcę z panem, bo nie chcę, żeby to była część dyskusji, która się w mieście pewnie toczy na temat tego. I ona się będzie toczyła jakiś czas pewnie. Nie zawsze, ale jakiś czas. Jedni lubią to, drudzy tamto. I ja też nie chcę pana przekonywać, ani nie widzę powodu, żeby teraz interesować przekonywaniem się nawzajem czytelników. Ale ten proces moim zdaniem istotny, bo w takim razie, jeżeli jest tak, że uznaliście, mówię, nie zakładam złej woli, tylko że trzeba podjąć decyzję jakby za mieszkańców. No w końcu po to jest urząd, prawda? Ale powiedz mi, proszę powiedzieć w takim razie, w których miejscach pańskim zdaniem w praktyce stosujecie albo powinniście stosować, bo to przecież jest proces. To nie jest tak, że to jest rozwiązane raz na zawsze. Jednak pewną wrażliwość na to, co ci, żeby uzyskać informację zwrotną. Bo po pierwsze trzeba by znaleźć katalog tych miejsc, w których się tej informacji szuka, a po drugie jak to zrobić? Tak. Żeby uniknąć sytuacji dużych kontrowersji, bo one zawsze jakieś będą. Natomiast chodzi o to, żeby, bo teraz ja też nie jestem zainteresowany, żeby podsycać informację, że ci, którzy nikomu się nie podoba, nie będą teraz kontestować park. To bez sensu jest. Bo powiedzmy sobie szczerze, świat się nie zawalił, jest lepiej niż było, nie? Na pewno, na pewno.
Dwie rzeczy. Akurat jesteśmy świeżo po kampanii wyborczej, więc warto się na ten argument chyba też powołać. Mieszkańcy, wybierając tego czy innego burmistrza, obdarzają go pewnym kredytem zaufania. Wiąże się to z programem, który prezentuje w kampanii wyborczej, ale też z pewnymi cechami chyba osobowymi, osobistymi i tak dalej, jego wrażliwością, jego estetyką i tak dalej, i tak dalej. Tu wiele takich rzeczy padało, jeśli mówimy o burmistrzu Krupowiczu, na przykład, że jest ogrodnikiem miejskim i tak dalej, tak? Czyli do czego przywiązuje wagę, do kultury, do innych rzeczy. I to jest pewien kredyt zaufania, który pozwala działać i być liderem, jeśli chodzi o wybory tak trudne, jak tutaj, jeśli chodzi o gusta i tak dalej. Czyli czego się spodziewać po tym kimś, kto jest tym decydentem w tym mieście. I to niewątpliwie jakiś tam kredyt zaufania jest. Natomiast jeśli wchodzimy już w takie szczegóły, jak pan powiedział, to oczywiście... To zakładam, że we wszystkie szczegóły aż sam burmistrz nie kieruje. Pewnie, że no nie jest w stanie przede wszystkim. Natomiast jeśli dochodzimy do jakichś takich momentów przełomowych... W tym momencie ustalmy. To nie jest pomysł burmistrza Krupowicza, żeby akurat tyle świateł było, takiego koloru i tak dalej, i tak dalej. Burmistrz to zaakceptował. No tak, natomiast no to rozumiem, no ale... pewnie, no nie siedział i on nie projektował. Wszystko nie, musi zaakceptować. Ale dobrze, to padło tak, żeby to powiedzieć też jasno, tak? Natomiast kwestia, jeśli dochodzimy do takich momentów zwrotnych albo przełomowych, tak jak pan powiedział, tak? To bardzo często ten próg wrażliwości jest progiem, który obserwujemy z różnych sygnałów, które płyną w różnej formie. Na przykład, i tutaj dobrze, bo się powołam na ten temat, też chyba rozmawialiśmy, kiedy pewien młody mieszkaniec Goleniowa podnosił bardzo mocno kwestie nawierzchni, jakie będą w tym parku stosowane, tak? I wtedy pan mi wręcz to zarzucił. Ja, że tutaj wpływałem na tego człowieka. Nie, jak zobaczyłem, że się podnosi... Ja? Panu? Nic podobnego. Tak, gdzieś tam w którymś momencie przeczytałem, ale że nie wiem, sprofilowałem tego kogoś, czy absolutnie nie, bo Nie, pan. Ja wiem, co mówiłem, chodziło mi o to, że w sposób samą szczegół, bo to już jest i tak historia. Natomiast jak doszedł do mnie sygnał, że ktoś ma jakieś wątpliwości, które wynikają z różnych kwestii, dla niego były te kwestie użytkowe, dla mnie to były też również kwestie, które wynikały trochę z braku wiedzy i mogę to powiedzieć. Więc zaprosiłem tego człowieka, żeby to wyjaśnić, żebyśmy sobie omówili, ale przy okazji, żeby też sprawę nagłośnić, tak? Bo tam była kwestia, czy panie w szpilkach będą mogły chodzić, albo odwrotnie, czy ktoś na hulajnodze będzie mógł pojechać, bo będzie się to kółko zapadało i będzie tam piach wchodził w trybiki i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy, jeśli dochodzą te sygnały, jeśli nie, oczywiście te, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, są brane pod uwagę. I to jest chyba najlepszy przykład, tak? Że takie no nie, rzeczy się dzieją. W procesie decyzyjnym się dzieją. Chodziło o to, żeby brać pod uwagę, bo sprawa nie zmienili się przecież nawierzchni, natomiast wytłumaczyliście, jak będzie wyglądała ta scena, tak, prawda? I przekonały te argumenty, ale tak. Gdyby nie przekonały, to szukałbym, bo jeśli w drugą stronę byłbym przekonany, że faktycznie ta nawierzchnia docelowo nie będzie spełniała tych wymogów, to bym naprawdę wziął to pod uwagę. Tylko, że akurat myślę, że dużo łatwiej jest uzyskać konsensus, jeżeli chodzi o nawierzchnię, bo ona jest jednak czymś fizycznym, co łatwo pokazać, tak dalej. No było to łatwiej. O rzeczach ocennych, czyli na przykład intensywność i oświetlenie, co tak naprawdę jest pierwszy raz zdarzyło się w historii Goleniowa, kiedy może poza tym elementem plant, które też wprowadziło nowe, czyli podłogowe oświetlenie, ale powiedzmy, że planty nie są, jakby ludzie wiedzą z góry, zakładają, że no to jest miejsce tak publiczne i tak eksponowane, właśnie, że można pozwolić sobie na pewien inne konsensus, inny taki charakter. I wyjście w zrozumienie innych racji, prawda? A w dodatku podkreślenie pewnych ciągów, które na otwartej płaszczyźnie zupełnie to inaczej wygląda. Tak jest. Ale te rozwiązania, jakby ta rozmowa ma służyć nie temu, co nie chodzi o to, żeby teraz zlikwidować oświetlenie w parku, natomiast chodzi o to na przyszłość, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że tego nie ma do zrobienia, natomiast proces powstawania tego typu rozwiązań jest interesujący. Czy w takim razie, skoro tutaj pańskim zdaniem nie dałoby się znaleźć, czy dowiedzieć się, czego by mieszkańcy oczekiwali, chociaż ja uważam, że mimo wszystko, przynajmniej jeżeli chodzi o barwę oświetlenia albo jeżeli chodzi o jego intensywność, można było tutaj też na przykładzie wielu osób i tych, którzy korzystali, zresztą założenie generalnie jest takie, że ludzie lepiej akceptują światło żółte niż przynajmniej w miejscach kameralnych, jak czyta gazetę albo jest w domu. Tak jest. To jest ten problem narzucenia przez Unię nieżarowych źródeł światła, prawda? Tak jest. Natomiast jak to zrobić w przyszłości? Czy myśleliście o tym, żeby był katalog spraw,
albo i w związku z tym dopasowany sposób, gdzie jednak poszukanie tego co ci ludzie mają do powiedzenia, mieszkańcy miasta, co mają do powiedzenia na ten temat, żeby było jasne, żeby oni wiedzieli, ale też żeby urzędnicy wiedzieli, że w takich wypadkach trzeba pytać. Bo oczywiście często jest tak, że ludzie mają pretensje do projektantów. Projektant, on ma zrobić tak, zakładamy, jak żeśmy zamówili, prawda? Bo jemu płacimy za to. Biorę za to pełną odpowiedzialność. A do wykonawcy też nie możemy mieć pretensji, bo jeżeli gmina, czyli urząd odebrała, to znaczy, że nie ma sprawy o wykonawcę, prawda? Jest, okay. Więc od razu powiedzmy, nie można mieć pretensji, bo wyście zaakceptowali projekt i przyjęliście wykonanie, tak? Więc rozmawiamy z właściwym człowiekiem. I ten proces decyzyjny mamy zakończony, ale inny otwarte. Tak. To jak pan uważa, czy jest pole, albo gdzie jest takie pole, żeby jednak nie w pięć osób dowiadywać się, tylko żeby w miarę skutecznie, ale jednak w miarę taką no, nieobiektywną, bo się jej nie uda uzyskać, ale miarodajną opinię mieć. W sytuacjach, kiedy jednak ludzie mają pole wyboru i to pole wyboru jest. Tak mówiąc najprościej, żeby kończyć tę kwestię, jeżeli chodzi o park, to można powiedzieć tak, że jeżeli już w czymkolwiek, to na przykład w barwie oświetlenia, to ten wybór jest prosty, prawda? Bo każdy kojarzy coś, mówiąc tak w skrócie, świetlówkowe światło, a co innego jak światło żółte. To każdy potrafi rozpoznać i powiedzieć, któremu lepiej pasuje. W związku z tym też wybór że dokładnie zarówno profesor, jak i śmieciarz, prawda? Nie zgadza się. Nawet, myśli pan? Tak, już odpowiem, bo cały czas wracam z uporem maniaka do tych założeń, tak? Jednych założeń, które rzadko są stosowane, a u nas znowu jesteśmy na etapie troszeczkę wyprzedzenia niektórych innych tego typu projektów, to jest to, że nam strasznie zależało na monitoringu tego miejsca, w związku z czym światło, które byłoby może bardziej lepsze dla użytkowników pod kątem komfortu spędzania tam czasu, nie dawałoby efektu, żeby monitoring mógł prześledzić i mógł dać rozpoznawalność twarzy, czy tam innych z rzeczy, które wiążą się właśnie z bezpieczeństwem i z efektem tego monitoringu. W związku z czym to światło też jest celowo zastosowane. Ale to tak na marginesie. To jest jeden z elementów. Tak. I to było przy założeniach, tak? Natomiast poruszył pan szerszą kwestię. Nie ma czegoś takiego, żeśmy wyciągnęli wnioski, że skoro dzisiaj część osób kwestionuje barwę światła albo ilość punktów świetlnych w parku, to znaczy, że przy następnym parku będziemy już mieli... Nie ma takiego drugiego parku w Goleniowie i w okolicy, tak? To jest jeden jedyny i miał swoje założenia w swojej lokalizacji, bliskości tej ziemskiej. No, ale jest Park Paderewskiego, jest ten tutaj koło Willi Park, więc... Ale to i tak, te doświadczenia już będą zupełnie, bo tam będą inne założenia, co do zasady, tak? I trudno będzie, żebyśmy... na wprost, w skali 1:1 swoje. Ale już możecie wyciągnąć wniosek taki, że poświetlenie potrafi wzbudzić kontrowersje. Tak, ale to jak wszędzie, tak? Tylko powiedzieliśmy, tu jest ono wyeksponowane, więc dobitnie tutaj to można. Natomiast pan spytał o pewien mechanizm, jak... No właśnie, jak dochodzić do tego, żeby w miarę popularny był efekt. Tam, gdzie jest to możliwe, to oczywiście takie rzeczy robi się tak zwaną koncepcję, tak? Ale przy projektach budowlanych albo infrastrukturalnych, a innych. I tam wtedy w tej koncepcji pokazujemy jakieś wizualizacje, na których są naniesione. Podam przykład, też zresztą głośny, dworca Goleniowskiego. Tak? Tam tych iluminacji, tych możliwości i doświetleń nawet z punktami świetnymi w koncepcji już było tyle, że widzieliśmy bryłę budynku, widzieliśmy doświetlenie, alejki, ciągi piesze i tak dalej. I tam można sobie na to pozwolić. Tak? Natomiast, tak jak powiedziałem, obiekt do obiektu no, nie jest tożsamy i każdy wymaga, jeśli będziemy, nie wiem, doskonały, zresztą widziałem tutaj dyplom, jeśli chodzi o ludzką mozaikę i efekt wizualny przedstawienia The Wall, który był na ścianie i przed budynkiem szkoły podstawowej nr 1. Jedyny niepowtarzalny, zrobiony w sposób unikatowy, powiedział, że doskonały odbiór tego. Ale to jest wytarzanie jednostkowe i artystyczne. Tak jest, ale oświetlenie, bo do tego zmierzam, oświetlenie parku przy ulicy Kilińskiego, ten efekt w założeniach miejsca plenerowego do różnych przedstawień, przecież tam były te ławeczki zrobione tam już był zupełnie inny do osiągnięcia efekt i został osiągnięty. Czyli to oświetlenie wcale nie zepsuło nam tej możliwości artystycznej. Ale na co dzień jest zupełnie inne niż w parku. Tak, prawda? Bo inne założenia, tak?
przejście tam, no raczej. Dobrze, ale jest za mało atrakcji też, żeby. Ale tam czy uważa pan te założenia? Jeśli mogę skończyć. Tak. W parku przy ulicy Szczecińskiej jest możliwości spędzania czasu dużo więcej, czyli tych atrakcyjności jest więcej. Plac zabaw taki, plac zabaw taki, plac zabaw taki. Amfiteatr, tak? Miejsce kultowe związane z starym cmentarzem. Kamień, który ma swoją historię w Goleniowie. Wykorzystanie alejek i tak dalej. Tych założeń, tych możliwości dużo więcej, w związku z czym trzeba było szukać pewnego kompromisu. I stąd tak wyszło. I dzisiaj ktoś może powiedzieć, ale mnie się ta lampa nie podoba, albo że na wysokości 1,20 m i ktoś, przepraszam za określenie kolokwialne, skopa ją potraktuje. Ale jasne, użył pan określenia, że trzeba szukać kompromisu. Kompromis, szuka się kompromisu wtedy, kiedy są różne zdania i kiedy się szuka, próbuje się pogodzić różne tak, racje. Tak. Z tego, co pan mówi, w procesie decyzyjnym, no, założeń, które nam towarzyszyły. Tak naprawdę uczestniczyli sami urzędnicy, projektanci i władze gminy, prawda? Bo tak jak powiedziałem, co, tak jak powiedziałem, no, ja rozumiem, trudno to się samowi, bo warto to może wyartykułować, bo to jest jedno z rozwiązań, o które teraz jest dla mnie czytelne. Mam nadzieję, że także będzie czytelne dla czytelników i tych, którzy nas oglądają. To znaczy tak, że generalnie musimy sobie powiedzieć w ten sposób, że jeżeli wybieramy władze gminy, od burmistrza przez cały aparat wykonawczy, to jemu ufamy. I teraz musimy brać pod uwagę to, że on ma pewną wizję miasta, tak, tak i jest. W związku z tym ludzie głosując co 4 lata też akceptują bądź nie także park, wyraz, także tak, ulicę, także to. To też będzie podlegało ocenie z kolei w drugą. Czyli rozumiem, że to jest, że pan, że to jest pewna świadoma linia postępowania. Czyli że no, no, jest tak, że dajcie nam kredyt zaufania i może wszystkim nie dogodzimy, ale zrobimy to tak, jak uważamy najlepiej. No, czy w ogóle, tak, bo ja szukam tego miejsca, tak, gdzie można by szukać jednak, próbować znaleźć, żeby dopowiedzieć jeszcze, bo zgadzam się z tym, co pan powiedział, bo zresztą sam to zasugerowałem. Natomiast kwestia, gdybyśmy tylko poddali, to załóżmy, faktycznie byśmy, już pomijam kwestię finansową, ale prowadzili jakąś wielką konsultację i spowodowaną z jakimiś symulacjami i tak dalej. Kosztowałoby to. Czy byśmy znaleźli rozwiązanie, za którym opowiedzieliby się w 100% mieszkańcy? Na pewno nie, prawda? Wiemy, że to jest kwestia i ocenna, i gustów, i tak dalej. Już żeśmy parę rzeczy na ten temat powiedzieli. W związku z czym byśmy być może jeszcze dzisiaj byli na etapie wyboru oświetlenia, tak? Jest pewien element tego właśnie zaufania i wzięcia odpowiedzialności za decyzję. Ktoś musi ją podjąć i ktoś musi na siebie wziąć to, że później będzie też poddawany ocenie, że ja można to było rozumiem, zrobić inaczej. Ale czy w związku z tym widzi pan możliwość, czy w ogóle widzi pan w tym układzie, w takim podejściu do inwestowania generalnie i ich efektów ustalania tego, jak ono będzie wyglądało, szczególnie chodzi o walory zewnętrzne, estetyczne, tak, i tak dalej, bo tak, to podlega często ocenie, a nie sama fachowość, bo już w to nie wchodzą przecież ludzie. Bo zakładamy, że to wszystko jest zgodnie z regułami sztuki. Ale czy widzi pan pole, nie wiem, na zasadzie wyjątku, czy też dopełnienia tej koncepcji, o której pan powiedział, podejmowania decyzji, na sprawdzenie, na ile się da? Oczywiście nie chodzi o to, żeby każdego człowieka pytać, nie chodzi o koszty, tylko na ile się da. Czy też wydaje się panu tak, że, czy też tak, że jeżeli mamy radnych, a oni reprezentują ludzi, czyli mówiąc w skrócie, że ten, kto może, jeżeli ktoś chce i jest zdeterminowany, to może dojść do decydentów ze swoją opinią, prawda? Tak. I powiedzmy otwarcie, ta opinia może być zignorowana, ale ona jest. Można z nią, jeżeli nie przez gazetę, to może przez biuro rady, przez cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Czy widzi pan takie pole, gdzie można by szerzej podejść do, nie zadaję właściwego słowa, bo konsultacje też nie jest dobre, bo to z regułami od razu się wiąże takimi, że tam głosowanie i tak dalej, liczenie, żeby móc zorientować się, co na to ludzie, a nie tylko opierać się no, na własnym zdaniu, chociaż też zawsze też trzeba brać pod uwagę. No. Nie tylko, że widzę, ale te mechanizmy są stosowane. Ja już znowu posłużę się takim skrajnym, kiedy w przypadku chęci budowania centrum przesiadkowego, żeśmy poszli całą procedurą wyłonienia, załóżmy, projektu, koncepcji poprzez konkurs architektoniczny, tak? Który też żeśmy prezentowali, inne prace były prezentowane i tak dalej. No nie było czegoś takiego, żeby oczywiście oceniać przez mieszkańców, poprzez kliknięcie i tak dalej, bo to są, znowu weszliśmy ten, ale żeśmy poszli inną ścieżką
wielu koncepcji i wyboru spośród tych koncepcji, bo wiadomo, że nie da się z tego zrobić. Czyli te różne elementy są wykorzystywane, tak? Jak to się skończyło, że nawet przez niektórych z zarzutami, że wydaliśmy pieniądze, tak? Niepotrzebnie, bo przecież można by było zaprojektować, cóż to jest zaprojektować dworzec z przejściem podziemnym i tak dalej. Więc te elementy są stosowane i z pełną determinacją, mówię o tym, odważnie po prostu do tego podchodzimy. Jak jest taka możliwość, czemu nie? Tak? To załóżmy, myślę, teraz, że podobny będzie mi... To proszę pokazać mi w takim razie, bo ja bym w takim razie, ja to rozumiem i wydaje mi się, że rzeczywiście to jest dobry przykład, którego pan użył. Pewnie dla wielu ludzi tylko poszerzyło wyobraźnię. Zobaczyli sobie 4-5 rozwiązań i tak dobrze, nie są kompetentni, nie czują się kompetentni do wybierania tego. Jakby ktoś spytał, będzie mi się bardziej podoba to czy tamto, natomiast to nie chodzi o to. Tak. Natomiast to pokazuje pewien element pośredni, który moim zdaniem, na który warto zwrócić uwagę, możliwość, która się pojawia. Bo załóżmy, trzymamy się tego oświetlenia, bo ono jest dobrym przykładem. Gdyby była taka sytuacja, że na poziomie takim, że już macie założenia i mówicie, ciekawe, czy się ludziom spodoba taka liczba punktów świetlnych plus te rozwiązania związane z podświetleniem z jednej strony, a z drugiej strony barwą światła. Czyli to nam nie przeszkadza w koncepcji, bo powiedzmy sobie, że ustalamy, że to, tu możemy zostawić, to jest kwestia wyboru i ze względów technologicznych, i ze względów praktycznych. I mówimy w ten sposób. Nie, że pytamy wszystkich, ale na przykład, nie wiem, przedstawiacie taką ofertę i zwołacie konferencję prasową, przedstawiacie to radnym, rozumie pan? I oczywiście nie będzie w tym uczestniczyła cała społeczność, ale na przykład poprzez relacje, poprzez przedstawienie, nagłośnienie sprawy, że nie jesteśmy zdecydowani, co zrobić. Jedno i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy i może byśmy w ten sposób i zbierać 15-20 ludzi na komisji, kto chce, przychodzi i mamy coś pośredniego między złudnym procesem uzgadniania, a zazwyczaj przychodzą ludzie, którzy się znają trochę, no i i wtedy możemy się czegoś dowiedzieć. I tak sądzę, że z góry nie jest pan przywiązany do światła A czy światła B, prawda? Absolutnie. W związku z tym, jeżeli koncepcja jest zachowana, to dlaczego o to nie spytać? Czy takich pośrednich elementów nie widzi pan potrzeby, żeby je uruchamiać? Bo akurat pan parę razy uruchamiał i wie pan, to czasu trochę zajmuje, ale też się człowiek dowiaduje nowych rzeczy, prawda, od ludzi. Zanim dojdzie do na wprost odpowiedzi, to chciałem powiedzieć, no właśnie, jak wyglądają też te konsultacje. Robię konsultacje związane na przykład z planami zagospodarowania przestrzennego, które tak naprawdę są właśnie wizjonerskimi pewnymi programami, planami, które dobrze by było, żeby były akceptowane. Wie pan, jaka jest skuteczność, jeśli chodzi o te konsultacje? Nikt się tym nie interesuje, tak? Łącznie z uruchomiłem taki stały cykl spotkań z poprzednią oczywiście radą. Tu liczę, że ta rada będzie może trochę inaczej już pracowała, tak? Spotkanie z radnymi. Żeby pan się nie przeliczył. Nie wiem, zobaczymy, ale próby podejmę, tak? Nikt nie przychodzi, dosłownie nikt, tak? Ja ściągałem projektantów gdzieś tam z daleka, z Polski i nie tylko z Polski i tak dalej. Nikt się tym nie interesował, więc trudno mi byłoby przewidzieć też, że akurat co do oświetlenia, których lamp i oświetleń robimy bardzo dużo w gminie Goleniów w tej chwili, tak, że ktoś się nagle aż tak zainteresuje. Pan, że tego typu punktów nie było, czyli to jest konsultacji nowy takich element. Nie było. Natomiast była kwestia podjęcia decyzji, bo pan powiedział, w sytuacjach, kiedy mamy wątpliwości i czy wybrać nie, to, albo, czy nie. Albo powiem szczerze, sprawę, że ja może tych być... wątpliwości nie miałem, tak? Ja no tych właśnie. Wątpliwości nie miałem, więc nie było to dla mnie nawet do przewidzenia, że coś takiego bardzo będzie. Bardzo ja nie mogłem wyartykułować swoich, bo nie wiedziałem, że coś takiego będzie. I jako mieszkaniec mówię. W związku z tym mamy sytuację taką, nikt nie chce źle, a później patrzymy, pan mówi, fajnie jest, a ja mówię, ale można było inaczej. No można, i teraz jest kwestia, a jakbyśmy może pogadali, tak mówię, teraz nie chodzi o to, żebym ja z panem rozmawiał, tylko w skrócie, że gdyby porozmawiał te dwie strony trochę wcześniej, to może okazałoby się, że jest rozwiązanie pośrednie, które da się zastosować. Tak, ale... Nie było żadną tajemnicą projektowanie tego parku i też wystawianie i możliwości skonsultowania i zainteresowania się tym projektem. Nikt się też nie zainteresował, a już w ogóle w szczególe dotyczącym oświetlenia, tak? Dzisiaj mamy efekt, który faktycznie jest... I ma pan rację i tu trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że w wielu wypadkach jest tak, że myślimy, że jak robią, poprawiają park, to my myślimy, że sobie będą poprawiali, patrzymy na to, zieleń, tak, to tamto, tak, tak. Alejki. Tak. I niech pan zauważy, że te rozwiązania, które przyjęliście, praktycznie nie ma problemu. Wszyscy zaakceptowali te poziome, mówiąc w skrócie.
Chociaż to też wymaga, to też podlega pewnej dyskusji. No, można się zastanawiać, czy ma być asfalt, czy to. No, to jest kwestia wyboru, prawda? Jest. Akurat mnie się wydaje, że ten wybór jest dobry, ale rozumiem, że ktoś może być przyzwyczajony do tego, że najlepiej mu się chodzi po równym i tam jest utwardzone. Ale z kolei w tym parku widać wiele rozwiązań i w tej alei widać rozwiązań takich, które wyszły jakby bez konsultacji, ale wyszły na zapotrzebowanie. Na przykład widzę, że w parku większość ścieżek, które są poza alejami głównymi, postaraliście się usankcjonować. Czyli, że nie będziemy mieli w dalszym ciągu taką wydeptaną ścieżkę wśród płotu, tylko położymy chociażby takie kamienie, które sprawiają, że ta ścieżka nie jest alternatywą, tylko jest częścią parku, prawda? Widzę parę takich rozwiązań, które są właśnie, tak jakby ktoś nareszcie popatrzył, nie że sam plan nasz, wiemy lepiej, tylko też patrzymy, jak ci ludzie chodzą. Nie wiem, jakie byśmy alejki zrobili, jak ludzie mają skrót, to będą chodzić skrótem, prawda? To lepiej ten skrót zaadoptować. I teraz naraz patrzymy, że w kierunku parku przemysłowego ta najbardziej ucieszona ścieżka, czyli przedłużenie, tak, powiedzmy tam 100 metrów, uznaliście, że będzie wydeptany trawnik. Dlaczego? No właśnie to jest ten przykład tego, co się dzieje. Dlaczego, skoro wiadomo, że tam będą ludzie chodzić, wie pan, o co chodzi, tam na wprost stacji benzynowej, tak przedłużenie, główny ten, i tam jest po prostu ciąg pieszy ludzi, co pracują w parku. Tak. Owszem, ta ich ścieżka wybiega teraz wprost na skrzyżowania, to nie na przejścia dla pieszych. Tak. Ale jeżeli tam ludzie chodzą, to może warto zrobić bezpiecznie, żeby oni tam korzystali z tego. Nie ma problemu, tylko że to było poza zasięgiem projektowym, tak? Mówimy o tym już tam przy stacji. Tam, czyli nie. W parku? To jest stacja paliw Orlenu. Idzie się i jest tak, że ta najdłuższa prosta wzdłuż płotu. od strony głównej bramy na stadion jest taka najdłuższa prosta, prawda? I ona się później zbiega razem z ścieżką rowerową. Tak. I idzie w sobie w prawo, a idą ludzie na wprost na stację CPN-u, bo to jest idealnie prosta droga do tej następnej ścieżki rowerowej, która prowadzi do parku przemysłowego. Myśmy w Uszczypliwstwie ostatnio pokazali to, jak ona jest wydeptana już. Wydeptana, a tam jest zaranżowany muszę trawnik. Temu przyjrzeć, bo dokładnie. Bo wydaje mi się, że to jest przykład tego. I też zakładam, że przez nieuwagę, bo to akurat wiedzą ludzie, którzy nie wiem, rado biegają tam, bo widzą tych ludzi, kiedy tam chodzą, i wieczorem, kiedy wracają. Wiemy, no, ludzie z kultów korzystają. Ale to też pokazuje, że są elementy, które nie tylko można zaprojektować, ale też podlegają korekcie, prawda? Tak. Znaczy, że nie jest tak, że siły oczywiście nikt nie będzie nie wymusi, bo to bezsensowne wyburzenia czegoś tam, ale na przykład powiedzmy, czy dzisiaj istnieje korekta, możliwość realnej korekty barwy oświetlenia? Barwy tak, jak najbardziej. Tak? Tak. No widzi pan, to znaczy, że w takim razie warto, żeśmy rozmawiali, bo to jest element, który nie zburzy całej koncepcji, nie? Nie, absolutnie. Tak jak ta ścieżka, przecież nie chodzi o to, żeby jej nie było. Muszę się przyjrzeć. Trzeba zobaczyć. Ale jeśli mogę, bo pan pociągnął kilka wątków, które czuję się odpowiedzialny za to, żeby jedną rzecz też wyjaśnić, tak? Otrzymaliśmy oczywiście na tą inwestycję, jak na prawie wszystkie, które prowadzimy w gminie Goleniów, dofinansowanie. I dofinansowanie, bo to warto, żeby to przybliżyć głównie też czytelnikom Gazety Goleniowskiej. Jedną rzecz, dofinansowanie nie dostaliśmy na przestrzeń parkową, czy na oświetlenie, czy na place zabaw. Dostaliśmy na zieleń, która tam jest, na zastosowanie zieleni, która jest tam możliwa do utrzymania i tak dalej. W związku z czym to był jak gdyby priorytet, jeśli chodzi o to uzyskanie wskaźników i innych rzeczy. I jeśli pan mówi mi o tej ścieżce, ja nie wiem, czy ona tam w pewien sposób nie zakłóca pewnych struktur, jeśli chodzi o wpływ jednej roślinności. Ale zostawmy to jako osobny temat. Ale dofinansowanie, i to duże dofinansowanie z POIŚ-u, poszło właśnie na zieleń. Na nic więcej nie dostaliśmy dofinansowania, czyli żebyśmy to wzięli pod uwagę. Ta zieleń jest tutaj kluczowa. No, ale rozumie pan, że chodzi o żyła zieleń, a nie wydeptana zieleń. No nie, no, dlatego mówię, słucham pana z uwagą i proszę pana, się przyjrzę. Przy okazji, i chciałem jeszcze domknąć naszą rozmowę takim, bo są elementy właśnie, ja już zasygnalizowałem ten element, który często umyka ludziom. To znaczy tak, że łatwiej nam jest mówić, o, widzimy coś, robią źle, tak, czy i widzimy na przykład firmę XY, która wykonuje to, i jak nam coś nie pasuje,
to wydaje mi się, a, spieprzyli, mówiąc kolokwialnie, prawda? A teraz, jak pan oczywiście potwierdził, ja, obaj to wiemy, jak odebraliśmy, no to my odpowiadamy, prawda? Czyli jak jest odbiór i licencja jest odebrana, to już nie ma co mieć pretensji do wykonawcy. Gwarancja rynkowa, tak, ale coś źle wykonane. Zakładam, nie odbieracie rzeczy, ale... które nie akceptujemy, tak? Albo jest wykonana zgodnie z projektem. Tak, oczywiście, że tak. No właśnie, no nawet nie spodziewałem się, że tak pan się wstrzymał, że myślałem, że pan powie nie zawsze. Nie. Ale proszę zwrócić uwagę teraz na takie elementy, które moim zdaniem jest też warto, bo dlaczego są inne, ale ja zwracam na te, które są czytelne dla naszych czytelników, znaczy masomaślane, ale one są łatwe do zweryfikowania. Powiedzieliśmy o świetle, na które każdy ma swoją koncepcję, bo każdy ekspert to mówi dobrze, jest, lepiej, i tak dalej. Ale mamy też sytuacje, które bardziej da się zaktualizować. Na przykład powiem panu, że wszyscy korzystamy z chodników, prawda? Jak wiem, pan też często chodzi piechotą w Goleniowie, tak, po Goleniowie i wie pan, ale jest pan sprawnym mężczyzną. My mamy tutaj pracownika, który jest na wózku i on mnie co jakiś czas informuje i powiem panu, że ja zacząłem na to zwracać uwagę, ponieważ dla niego pół centymetra, a centymetr dwa jest różnica. Ja się przyjrzałem, szczególnie zostawiłem, ale miejsca, w których ja się poruszam rowerem albo idę piechotą, żeby zobaczyć też z punktu widzenia właśnie tego na wózku, to nigdy nie będzie ten sam punkt widzenia, ale zbliżony, żeby to się zobaczę i tak widzę. W nowych miejscach, czyli ciąga, które zrobiliście, są nowe, to albo ciąg Konstytucji, albo ciąg Andersa, albo Alei Róż. Z jednej strony mamy 2 cm przejścia dla pieszych, z drugiej strony płasko. Nawet teraz, jak mamy wnajazd na ścieżkę rowerową na aleję, tą aleję przy Grota Robeckiego, to z jednej zjeżdżamy i mamy 2 cm, a zjeżdżamy po idealnym równym. I teraz ja wiem, że to nie jest kwestia tego, żeby zrobił źle wykonawca. Projektant na pewno zaprojektował i są pewnie jakieś normy. I tutaj jest kwestia tego typu. Dlaczego odbieracie takie rozwiązania? Przecież wystarczyłoby, żeby nie odebrać, i jestem przekonany, bo już widziałem w paru miejscach, poprawiają po prostu. Przyzna pan, że to nie jest dobre rozwiązanie w dzisiejszych czasach, szczególnie mówię o nowych inwestycjach. Tam, gdzie mamy nowy ciąg drogowo-pieszy, to chyba jest niedopuszczalne, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby co przejście jest inna gradacja najazdu i odjazdu. Jak tego typu sprawy, czy to jest bagatelizowane, czy to jest rzecz, która... Ona się wie, w skali inwestycji ona umyka, ale ona tak naprawdę dotyczy ludzi, którzy z tego korzystają. Od wózków, przez starszych ludzi, tych, którzy pomuczą nogami i tak dalej, i tak dalej. I to się da zobiektywizować. Bo możemy pomierzyć, zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli pan jest gotów, to po tej rozmowie możemy się przejść, ja panu pokażę. Nie, znam to dobrze. A one z kolei w każdej chwili są zaskorygowane, bo to nie trzeba jakiejś wielkiej przebudowy, żeby doprowadzić do tego, żeby... Tym bardziej, że właśnie zauważyłem ostatnio, ktoś chyba zwrócił z nadzoru uwagę, bo w tym przy moście na Andersa po prostu panowie rozkuli rozwiązanie A i doprowadzili do B i wszystko było tak, jak potrzeba. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, jest to robione i jest to poprawiane i co do założeń widać, no bo w projektach wszystkie inwestycje, które robimy, mają co do założenia przewidziane to, żeby dla osób również niepełnosprawnych, ale nie tylko, bo to są matki z wózkiem. To jest uniwersalne, jest płasko, to tak jest. Tak jest, to rozwiązanie i tu pamiętam, jak jeszcze z dyrektorem Wysockim przy jakiejś okazji byliśmy na samym 8 lat temu, początku w Warszawie i żeśmy właśnie się przypatrywali też temu i powiedzieliśmy, Goleniów musi też tak wyglądać, ale widzieliśmy te najlepsze przykłady, bo są oczywiście w Warszawie też, to to mi utkwiło mocno w pamięci. Oczywiście są przypadki indywidualne. Być może niektóre uszły uwadze przy odbiorach, nie wiem, nie, bo tych przypadków jest dużo. Nie umiem dzisiaj za wszystkie zaręczyć. Natomiast co do zasady... Ale ja też pytam o zasadę. Co do zasady, co możemy zrobić w tej projektujemy sprawie? Wszystko, tak jak pan wie, mamy wręcz dzisiaj takie mocne nastawienie, żeby osobom niepełnosprawnym się żyło jak najlepiej, łącznie z tym, że nawet bloki, które projektujemy, które według norm nie wymagają wind i tak dalej, uparliśmy się, to podroży trochę inwestycje, że mają być z windami, żeby naprawdę umożliwić tym osobom jak najbardziej komfortowe warunki życia i komunikacji. Co do tego mam nadzieję, że to widać. Jasne, to jak pan tłumaczy te przypadki? Te przypadki są również, niektóre są indywidualne o tyle, że jeśli, czego nie widać, jest odwodnienie liniowe, które ma grawitacyjne spadki i tak dalej, powoduje spadki, gdzieś jednak musi być wyżej, bo niwelety nie pozwalają na to, żeby, i są takie przypadki też co do zasady, tak, że niestety nie było
można już niżej zejść i te 2 centymetry, które pan pokazuje, czy tam jest 5, czy inne, zdarzają się z uwagi też na ten proces techniczny podejmowania decyzji. Zdarzają się, natomiast co do zasady, tak mówię. Czyli rozumiem, że w takim razie jesteście, będziecie wrażliwi na uwagi w tej sprawie. Tak, i tam, gdzie się można, to nie ma co się... Sale gimnastyczne, cokolwiek pan zobaczy, hala na Norwida, wszędzie, gdzie tylko możliwe. Czyli jeżeli ktoś z mieszkańców uważa, że to nie jest wygodne, tak jak to nie ma problemu, żeby z tym proszę nie zwrócić urzędu, uwagę, prawda? Tak jest, proszę zwrócić też uwagę, jak najbardziej, nie, co do tego w ogóle nie ma chyba wątpliwości. Projekt dworca, który mam nadzieję, że już niebawem przejdziemy do wykonawstwa. W tym projekcie wszędzie wszystko jest zaprojektowane pod osoby niepełnosprawne. Łącznie z tym... Jasne, panie burmistrzu, chodzi o to, żeby projekt był dokładnie tak wykonany i odebrany. Tak, żeby nie było przymknięcia oko na pół centymetra. Nie, przymknięcia nie ma, bo to nie jest Ja widzę, że moim zdaniem ktoś odbiera, więc jeżeli jest tak, ewidentnie, ja panu pokażę, niech pan spojrzy, ale ja to widzę, w którym miejscu, że jeżeli z jednej strony na płaskim miejscu, gdzie nie ma żadnego przepływu odwodnień, jest 2 centymetry, a drugi jest równiutko, to znaczy, że to źle jest nie tym równiutko, tylko z tej strony, gdzie jest nierówno. Nie, tylko nie patrzmy na samo odwodnienie, że to idzie załóżmy spływa woda z całej ulicy, bo tak, ona tak, żeby nie leciała na musi dojść gdzieś tam do punktu, który jest. Więc ja bym mówił, że to jest miejsca, które wyraźnie i warto to zobaczyć. Ale niech pan zobaczy, bo ale to jest wrażliwość jest na pewno odpowiednia. No to w takim razie niech pan zobaczy tutaj. No przecież musiał pan to znać, świeże schody. Bo to jest dzisiaj, ale musiał pan je widzieć wcześniej, bo nie chodzi o że gazeta. Mm-hmm. Czyli te przy nowym, przy tej odkrywce, przy takiej ruinach z kościoła starego. Tak. I co tam jest? Niech pan zobaczy na ten podjazd, ani wózkiem, a już nie mówię, że pełnosprawny. Po co taki podjazd robić? To jest oczywiście jako przykład moim zdaniem bezsensownej inwestycji, bo ani kobiety z wózkami, to jest prawie 45 stopni nachylenia. I to jest takie pytanie o to, aż powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo ja sam tego nie widziałem, przynieśli nam zdjęcie tego. Aż mi się nie chce wierzyć, bo zdaję sobie sprawę z tego, że co do zasady nikt z was nie jest zainteresowany, czy z władz, po to, żeby robić coś po to, tylko żeby było, prawda? No, pewnie, no bo strome schody plus taki podjazd, który rozumiem za komuny, żeby odfajkować, prawda? Ale chyba o odfajkowanie nie chodzi. I też przynajmniej jako przykład, czy w tego typu sytuacjach, to jest wypadek przy pracy, to jest coś, co podlega korekcie. Jak pan to tłumaczy? Wie pan, akurat tego przypadku nie znam i muszę się tym zainteresować. Wiem, że w jednym z przypadków było w trakcie już inwestycji, ale nie wiem, czy to są te schody akurat, że ktoś monitorował, żeby jakiekolwiek było, bo żeby można było korzystać. Nie wiem, czy to jest ten przypadek, żeby można było wejść na ten plac, to trzeba było z tym wózkiem objechać i wjechać inną. Bo to chyba sportowe, to dwa wejścia. I nie wiem, czy to nie było dorobione pod tym kątem, że ktoś monitorował, no i żeby zrobić, czy tak, czy inaczej, to już z kolei jest inna kwestia i oczywiście, ale ja się tym zainteresuję. Chodzi mi teraz oczywiście nie ten, bo ja teraz nie chcę, mam jakieś przypady tego, co mnie się nie podoba, to też wiem. Nie mówię, żeby że zamiast krytykować, próbowali najpierw normalnej ścieżki. Czyli normalny jest urząd. Chyba to było na podstawie jakiegoś tam monitoru. Czy w tego typu sytuacjach jak ta, to jest tak, że zdarzają się wypadki przy pracy, czy też jest tak, że jak wszędzie, że jest pewna zasada, o której wiedzą wszyscy uczestniczący w procesie inwestycyjnym, że na przykład bezsensownych rozwiązań nie stosujemy. No bo przyzna pan, że robienie pod kątem 45 stopni podjazdu dla wózku, no to oczywiście lepiej jest tak niż wnosić, ale szczerze, to dla kobiety chyba to nie jest dobre rozwiązanie, bo tam mężczyźnie to może by tam machnął ręką. Ale chodzi o to, żeby ustalić kryteria, w których miejscach możemy coś zrobić, a w których miejscach, jak pan, mam nadzieję, że pan tak też rozumie tę całą rozmowę. Nie chodzi teraz o czepianie się szczegółu, bo zawsze do cich Boża się czepiasz, natomiast chodzi o to, żeby próbować patrzeć w przyszłość, że to, co nie jest, może nie działa dobrze, albo da się inaczej rozwiązać, żeby spróbować to w ten sposób zrobić. Nie umiem tutaj odpowiedzieć, jak pan widzi, co do zasady nie bronię jako urzędu i urzędników, że to jest wszystko idealne i tak dalej. Być może jest to jakiś tam błąd. Muszę się temu przyjrzeć. I, tak jak powiedziałem, no nie znam tego przypadku, ale o zasadach mówiliśmy, tak? Natomiast życie jest życiem i czasami gdzieś tam się zdarzają takie absurdy, które muszę zobaczyć. Czyli żebyśmy zakończyli takim, może nie tyle deklaracją, ani też nie chodzi o optymista siłę, ale jedna rzecz jest niewątpliwa. Krytyka
To nie jest coś, za co będziecie karać mieszkańców. Jeżeli mają takie czy inne oceny tego, co no wiem, niech pan się nie śmieje, ale nawet rozumiem, nie na wielu, bo to chyba jest oczywiste. Ale myślę, że wie pan co, warto to powiedzieć, dlatego że nie docenia pan tego, jak wielu ludzi jednak ma dystans do władzy. I to niezależnie od tego, czy jest jego władza, czy w sensie, że głosowano czy nie. Pewna obawa jest, albo z kolei, co już łatwiej, o nadmierne krytykanstwo. Krytykanstwo, nie krytykę. Bo to ja rozumiem też i zazwyczaj z takimi macie do czynienia, z ludźmi upierdliwymi, którzy mają jakąś osobistą wizję i koniecznie chcą to zrealizować. Myślę, że tym jest kłopot. Natomiast ale to trzeba, nie znaczy, ale też żeby... próbujemy odcedzić, tak? No właśnie. Gdzie to jest i tak dalej. Nie ma głosu zignorowanego. Tym bardziej, wie pan, no jako urząd też jesteśmy zobowiązani do pewnych proceduralnego zachowania się, jeśli chodzi o potraktowanie tego rodzaju krytyk. Więc tak czy siak musimy. Nawet jeśli uważamy, że jest pytanie niestosowne, nie na miejscu, nie powiem głupie, tak, ale jakieś tam, to i tak musimy je rozpatrzyć naprawdę bardzo sensownie, bo odpowiadamy już w sposób ewidentny i publiczny, w związku z czym my nie możemy czegoś takiego ignorować. Dziękuję.